Jeśli szukasz tanich monet do FIFA 17, to zapraszam Cię bardzo serdecznie na stronę fifashop.pl, a jeśli z kolei potrzebujesz kupić sobie nową grę, to zapraszam Cię na g2.com, gdzie z kodem GOLDI będziesz miał 3% zniżki od każdego zamówienia. Ja. Cześć, siema, z tej strony GOLDI, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku serii The Highs z draftów Balut. Nim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, kilka ważnych kwestii właśnie do dodania przeze mnie. Pierwsza jest taka, że dziękuję Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie za ponad 1700 łapek w górę pod odcinkiem pierwszym oraz ponad 20 tysięcy wyświetleń. To naprawdę buduje motywację u mnie niesamowicie. Także jeśli tylko dalibyście znowu radę przebić ten próg 1000 łapek w górę pod tym odcinkiem, to byłbym wam niesamowicie wdzięczny. A drugą kwestią jest to, że jak widzicie, na koncie mamy 20 tysięcy monet, a uzyskaliśmy je za sprzedaż wszystkich ciekawych kart. Ojeju, te samouczki. Za wszystkich ciekawych kart z poprzedniego odcinka. Także jak widzicie, no wszystko tutaj, każdy coin się liczy. Także posprzedawałem wszystko, co tylko miało sens. No te rzeczy się nie sprzedały. Natomiast je mogę w tym momencie nawet squixelować tutaj na waszych oczach. No i jak widzicie, będziemy mieli 21 tysięcy, ale jesteśmy bardzo blisko 21 tysięcy coinsów po jednym wydanym drafcie za FIFA Points. A przed nami, przypominam, jeszcze 4. Także wygląda to naprawdę obiecująco. Ja teraz po prostu usunę wszystkie sprzedane, żeby nam tutaj nie zalegały. No i przejdźmy po prostu do dzisiejszego draftu. Do draftu, który zbudujemy sobie, mam nadzieję, tak dobry jak poprzednio. Jeśli ktoś nie widział odcinka, odcinka poprzedniego, to gdzieś teraz tutaj po prawej stronie Wam wyskakuje adnotacja. A my wybierzmy sobie formację oczywiście dzisiejszego draftu. Zobaczmy, co tutaj nam FIFA przygotowało. No nie podobają mi się te formacje. Bardzo mi się te formacje nie podobają. Wiecie co, będę chyba zmuszony zagrać piątką obrońców. Ja po prostu chcę mieć skrzydłowych, także biorę 5-2-2-1. Nie grałem jeszcze taką formacją w tej grze. Zobaczymy, jak się tutaj będzie grało. No i zobaczmy naszych kapitanów. No myślę, że tutaj wybór jest bardzo prosty, jeśli chodzi o naszego kapitana Leo Messi. W poprzednim drafcie w ogóle takich gwiazd drużyny nie miałem, jak Messi, jak Ronaldo. Także dzisiaj to myślę, że nadrobimy tutaj Paulo Dybala, który daje nam zgranie oczywiście z Argentyńczykiem narodowościowe. No i lecimy dalej z tym draftem. Tak jak mówię, naprawdę udany ten pierwszy odcinek. Mocno na plus wyszliśmy. 5000 na plus draftu. To jest naprawdę sporo. To nam oczywiście już gwarantuje na pewno jeden draft dodatkowy. W ogóle gadam, nie biorę kart, które wziąć muszę. Wezmę sobie Fernandesa, bo najlepiej chyba stąd wszystkich wygląda. Także naprawdę zadowolony jestem i z tego, jak ten pierwszy draft przebiegł, i z waszej aktywności. Także oby tak dalej, bo naprawdę tutaj rozwaliliście system pod tym odcinkiem premierowym. Lecimy teraz może na lewe skrzydło. Taki Ronaldo tutaj, Mertens, Koeman, Nani, Neymar. Dobra, Neymar mi pasuje jak najbardziej. Weźmiemy sobie właśnie Brazylijczyka. No i fajnie byłoby tutaj może taką hybrydę właśnie seria zrobić z BBVA. Tutaj weźmiemy sobie Thiago, który nam idealnie pasuje i naprawdę źle to na razie nie wygląda. Źle to naprawdę na razie nie wygląda. Oby tak dalej. Ten składzik naprawdę obiecujący się prezentuje. Mamy teraz informa Filipe Luisa, także naprawdę spoko to wszystko na razie nam się tutaj układa. Generalnie jestem ciekaw, czy można trafić w tych draftach. Jeśli wiecie, to napiszcie mi w komentarzu, czy można trafić na przykład takiego zawodnika, którego można tylko zdobyć w Squad Building Challenges. Mam na myśli na przykład fioletowego Sterlinga. Bardzo jestem ciekaw. Jeśli spotkaliście się z czymś takim na YouTubie, bądź po prostu wam się coś takiego trafiło, to napiszcie, bo to jest, myślę, warte tutaj dyskusji. Stąd sobie weźmiemy może tego Tomowicza, czy może Kasztana. Kto jest tutaj 71? Czy co, weźmiemy sobie Leandro Kasztana. Ostatnio chyba też go mieliśmy w drafcie. Wcale tak źle się nie spisywał, także nie będziemy tutaj popadać w skrajności. Stąd Savić myślę, że będzie odpowiednim wyborem. Tak, myślę, że Savić, bo De Vrij. Chociaż De Vrij. Nie, no dobra, weźmiemy Savicia, bo jednak tak chyba będzie minimalnie lepiej. Mam 81 zgrania, 83 oceny ogólnej i jeszcze wybieramy bramkarza. Stąd sobie weźmiemy, myślę, zdecydowanie Diego Alvesa, chociaż nie lubię grać tym zawodnikiem, ale jeszcze nim nie grałem, wam powiem, w 17 i jestem ciekawy, jak się będzie spisywał. No, chyba dam mu szansę, natomiast to
To jeszcze się tutaj okaże. Dobra, teraz już prawdopodobnie będziemy uzupełniać ten skład. Chociaż tutaj patrzcie, jak fajnie nam Mathieu pasuje. Nie no, Mathieu jest lepszy od Kasztana i on sobie tutaj poleci. Naprawdę fajnie na razie ta hybrydka się prezentuje, ale ta pomoc jeszcze nie do końca mi się podoba. Także tutaj gdyby dało się tę pomoc uzupełnić, to byłbym wdzięczny. Stąd sobie weźmy po prostu na zmianę Deulofeu. Coś szybkiego, gdyby nam nie szło, ale miejmy nadzieję, że będzie szło i zmiany nie będą tak bardzo potrzebne. Pomocników dalej dobrych nie mamy, także no myślę, że kolejny taki zmiennik Axel Witsel jako takie dobre, stanowcze stanowisko na środkowej pomocy. Di Maria, tego zawodnika używam po prostu w Ultimate Teamie, sobie go kupiłem i naprawdę fajnie to wszystko tam prezentuje się. No stąd myślę wezmę Kandrewę, natomiast Kandrewa wątpię, żeby zagrał, no bo mamy Messiego na tym prędzej. Ile ma zgrania Messi? 7. Także jeśli byśmy trafili hiszpańskiego, znaczy trenera z La Liga Santander, albo na przykład argentyńskiego trenera, to myślę, że tutaj lepiej by to wyglądało, ale zobaczcie teraz. To jest idealne trafienie dla nas w tym momencie. Banega. Zobaczcie sami, co się teraz stanie. Dam tutaj Banegę i od razu... Nie, no nic się nie stało. Myślałem, że tutaj nam wiele to zmieni, ale jednak nie zmieniło. No zmieniło to, że na pewno Dybala ma chyba więcej zgrania, bo ta lewa strona i tak jest full zrobiona. Także tutaj tak naprawdę prawy obrońca argentyński z BBF, znaczy z La Liga Santander. Nie wiem w ogóle, czy taki jest, ale taki by nam najbardziej pasował. Zobaczymy, co tutaj nam się trafi na sam koniec. Parejo, to jest jakaś na pewno alternatywa tutaj na środkową pomoc. Także tutaj biorę zawodnika Valencii. Lecimy dalej. Po raz kolejny ten Coman wypada, ale stąd wezmę sobie Insigne. Wiecie co? Wezmę Comana. Czemu by nie? Skoro na zmianę w sumie nie jest aż tak tragiczny. Kolejne karty. Ulala. Tutaj naprawdę porządne trafy. Paul Pogba. Tyle, że go tutaj no nie ma jak w ogóle połączyć. Cuadrado. No go połączyć mamy jak. Mahrez, Willian, no wezmę mimo wszystko zmiennika Pogbę, bo ta środkowa pomoc nie do końca mi się podoba, a jak wprowadzimy takiego Pogbę do tego składu, no to wiecie co, to może naprawdę fajnie wyglądać. Stąd kolejny środkowy pomocnik, Kondogbia, bardzo lubię grać tym zawodnikiem, także go sobie również wezmę. I ostatnie dwa wybory, Pereira, Gamboa, Hysaj, to jest jakaś alternatywa na tą prawą obronę. No dobra, weźmiemy tego Hysaja chyba. Tak, weźmiemy Hysaja, czy jakbym go tutaj dał, to spadnie nam zgranie. No ale on jest lepszym zawodnikiem niż Konko, także to będę musiał jeszcze wszystko na spokoju przemyśleć. Natomiast dobierzmy już po prostu do końca ten draft. O, Vangioni. No Vangioni właśnie by nam tutaj pasował idealnie. Wiecie co, wezmę tego Vangioniego. Być może on zagra u nas po prostu na prawej obronie. Zobaczymy, jak to wszystko zrobimy. Przed nami ostatnia karta dzisiaj do wyboru. Naprawdę źle to wszystko nie wynikło. Jakiś taki dobry goalkeeper, David De Gea. Tylko czy my go jakoś połączymy? No właśnie. No fenomenalnych trafiliśmy tutaj goalkeeperów, ale nie za bardzo mam ich jak połączyć. Co prawda i Mandanda, i Rufier, i DH mieliby troszkę zgrania. Patrzmy, ile tego zgrania dokładnie by mieli. O 9 aż spada zgranie. Oni by mieli na 7 punktach zgrania. Wiecie co, ja to wszystko przemyślę i zaraz do was wrócę. No i wtedy też zobaczymy końcowy skład draft. Szybciutko dobieram jeszcze trenera i zaraz wam to wszystko przedstawię. Który będzie nam dawał najwięcej zgrania? Ten daje 93, ten daje 91, ten daje 92, ten daje 91 i ten daje 93. No i teraz właśnie kwestia, czy wziąć tego, który nam tutaj... Weźmiemy Garcero, który da nam Messiego na pełnym zgraniu. No i podsumowanie tego drugiego odcinka za Hajs Draftu w Balu jest następujące. Nasi najlepsi zawodnicy to Messi, Pogba oraz De Gea, czyli naprawdę potężne karty. Pogba co prawda rozpoczyna z ławki, natomiast cały składzik prezentuje się następująco. I musicie przyznać, że naprawdę źle to nie wygląda. Mamy fenomenalne karty jak Neymar, Dybala, Messi, Banega, Thiago. Tutaj na prawą obronę dałem tego Vangioniego. O Jezu, znowu samouczki. Boże, kiedy to się skończy? On tutaj będzie grał na 4 zgrania, ale mam nadzieję, że sobie poradzi. Jeśli nie, to bym to zmienił od drugiej rundy, o ile w ogóle da się awansować. Natomiast bądźmy dobrej myśli. Na bramce ten De Gea na 7 zgrania, ale umówmy się... Hiszpan powinien sobie poradzić, no i zobaczmy, czy tak właśnie będzie, bo przed nami pierwsze spotkanie. Trzymajcie kciuki, niech ten odcinek będzie tak dobry jak pierwszy, no i przynajmniej tak dobry jak pierwszy, bo przecież może być jeszcze lepszy, także lecimy z pierwszym spotkaniem. Pierwszy rywal znaleziony i naprzeciwko nam prawie w całości La Liga Santander z Hummelsem.
który tutaj tak czy siak ma zgranie z Ter Stegenem, także bardzo mocny skład ma tutaj Neymara, przepraszam, Ronaldo, Messiego i Bale'a, ale my również mamy dobre karty, także zobaczmy, kto okaże się lepszy, no i trzymajcie kciuki, żebym był to ja. Bardzo dobrze teraz Mathieu, Filipe Luis, Thiago, Vangioni, Dybala, zobaczmy, rozpędza się teraz Argentyńczyk, Paulo Dybala! No niepotrzebnie chyba strzelałem, bo myślałem, że przeciwnik tam nie pójdzie na raza, jednak poszedł. Mogłem z tym podbiec, tak czy siak uderzenie naprawdę udane. A teraz zobaczmy, bo Leo Messi przed szansą na wyprowadzenie nas na prowadzenie. Wyprowadzenie nas na prowadzenie? No na danie nam pierwszej bramki, tak czy siak to się nie stało. Mam jeszcze z tej sytuacji rzut rożny. I zobaczmy Mathieu, no uderzmy to tam. Ależ teraz te kilka minut to było niesamowite zamieszanie. Ale niestety bramka dla nas nie padła. Mathieu, no musisz dojść do tej piłki, Mathieu. Dobrze. Jeszcze Mathieu, piłka do Vangioniego. Vangioni, Kondogbia. Jest Messi, dużo miejsca przed polem karnym. Leo Messi, Ter Stegen. Messi, kolejne dośrodkowanie. Teraz może gol! Neymar z główki, ależ to była główka teraz Brazylijczyka. I w 41 minucie Ter Stegen w końcu kapituluje. No zobaczmy to jeszcze raz. Ależ fenomenalnie wyskoczył Neymar. No bramka Stadiony Świata teraz. Nastolatka Barcelony, no i znaczy nastolatka, młodzieniaszka, może tak lepiej to będzie brzmiało. Tak czy siak ważne, że prowadzimy, no i teraz po prostu to podwyższyć i powinno być dobrze. I teraz Paul Pogba, bardzo dobrze przyjął teraz piłkę zawodnik Manchester United i to on wyprowadza tę akcję. Paul Pogba, piłka do środka do Paulo Dybali, ten tutaj rozgrywa to jeszcze do Messiego i zobaczmy teraz, Argentyńczyk będzie szukał dośrodkowania, takie znajduje Filipe Luis i to jest 2-0, bardzo dobra zespołowa akcja i nasz lewy obrońca, a w zasadzie w tej formacji cofnięty lewy skrzydłowy wyprowadza nas na prowadzenie. Co prawda na raty, ale liczy się efekt końcowy, dwie bramki przewagi. Takim wynikiem kończy się ta pierwsza runda, 3-1, dwie bramki Messiego, jedna bramka Neymara i Messi z oceną 10-0 po tym pierwszym meczu. No to chyba jasno mówi, kto tutaj na razie w tym drafcie bryluje, no i miejmy nadzieję, że Messi taką formę utrzyma, a po statystykach widać ewidentnie, że to my zasłużyliśmy na ten awans i właśnie przechodzimy do rundy drugiej. Przed nami runda druga, a w niej trafiamy na skład tylko 70 punktami zgrania. To jest jakaś nieudana hybryda kilku lig. No, nie ma prawa ten skład ze mną wygrać. No, umówmy się. Z takimi składami po prostu nie można przegrywać. Mamy pierwsze dośrodkowanie. Jest główka, będzie strzał, gol! I znowu strzelamy pierwszą bramkę po rzucie rożnym. I tym razem Messi. Neymar. My teraz, jest Dybala, piłka do Neymara, Neymar jest już w bardzo dobrej sytuacji, jest 2-0, 8 minuta, my już mamy dwie bramki przewagi, no i tak jak mówię, z takimi składami przegrywać nie można, także trzeba go szybko zniszczyć, a może sam wyjdzie i oszczędzimy trochę czasu. Gareth Bale, rozpędza się Walijczyk, tu obok niego Savić, no, zawodnik Czarnogóry, jednak sobie radzi. I zobaczmy gol! Gol, gol, gol! Kingsley Coman, jeśli się nie mylę. Nie, to Alaba. Alaba strzela nam bramkę z główki. No nie zdążył tutaj wybić tej piłki Filipe Luis. No i przeciwnik powoli wraca do tego meczu. Głupio stracona bramka, no ale jednak niewiele tutaj było zależne ode mnie. No po prostu Alaba wygra główkę. My teraz Vangioni, 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 Vangioni wchodzi w pole karne. Jest już Thiago, jeszcze Thiago walczy. Zobaczmy, jeszcze jest Banega, Banega z daleka! I to jest 3-1. Festiwal bramek jak na razie, no ale to mi dopóki prowadzę odpowiada. Dybala, Dybala wypuszcza Messiego, no to musi się zakończyć czwartą bramką i to musi być koniec tego meczu. Brawo Lionel, 4-1. Dobra, zobaczmy, może jakiś stały fragment gry w końcu z rzutu wolnego mi wyjdzie. Messi, dobre uderzenie, to będzie bramka. Halo? Nie. Jak mnie wyrzuci teraz... Gol. Dobra, ja się tylko popatrzyłem na router, czy aby na pewno nie straciłem internetu, ale ta bramka to jest majsterszyk. No tak ładnej bramki z rzutu wolnego jeszcze nie udało mi się w tej części FIFA strzelić. No praktycznie okienko, Begovic bez szans, Messi z kolejną bramką w tym drafcie. No naprawdę, bardzo, bardzo dobrze gra mi się tą kartą. No i chyba będziemy mieli Rage Quit. Dokładnie tak, dziękuję bardzo, Messi powoduje no po prostu frustrację u przeciwnika, no i tym razem ocena 9,5, nie wiem czemu tak słaba, skoro zagrał znowu fenomenalnie,
No ale najważniejsze jest to, że jesteśmy w rundzie trzeciej, to właśnie do niej teraz się przenosimy. No i mamy rundę trzecią, a tutaj tym razem, no już bardziej udana hybryda niż ta przed chwilą. Mamy tutaj Premier League z La Liga Santander, ale ten Bale na prawej obronie to jest naprawdę ciekawy pomysł. Tak czy siak, cztery najlepsze karty z La Liga Santander są w tym składzie, no i zobaczymy, jak m.in. Bale na prawej obronie sobie poradzi. Dybala, fenomenalnie to zrobił Paulo Dybala, widzę cię tutaj Neymar, Neymar, to musi być 1-0, Neymar, broni golkiper, Dybala dobija, to nie ma bramki. No trzeba takie sytuacje wykorzystywać, no duży błąd Neymara, który powinien to po prostu zakończyć. Ale tego nie zrobił i niestety nie prowadzimy jeszcze w tym spotkaniu. Mówię jeszcze, bo naprawdę mam nadzieję, że to my jako pierwsi strzelimy tę bramkę. Teraz zobaczmy, jest dośrodkowanie, Banega, będzie strzał, nie będzie strzał, chociaż jeszcze jest Filipe Luis, gol! Filipe Luis, druga bramka w tym drafcie, naprawdę bramkostrzelny obrońca, ale cóż za fenomenalne teraz uderzenie z daleka Brazylijczyka. No zobaczmy sobie to raz jeszcze, piłka wybita tutaj przez golkipera, o spinę bodajże, ale do piłki dopadł Filipe Luis i nie do obrony uderzył tę piłkę, ta od poprzeczki wylądowała za linią i jednak jeszcze w tej połowie dajemy radę wyrównać, także to jest najważniejsze. No i przed nami druga część tego spotkania, spotkania, w którym naprawdę emocje sięgają zenitu, bo jest wyrównanie i tutaj prawdopodobnie o zwycięstwie będą decydować pojedyncze błędy. Ale teraz odbiór Pogby, Neymar, Pogba, dobrze, dobrze to teraz zrobił Paul Pogba, wypuścił Banegę i Banega musi nas wyprowadzić na prowadzenie. Co za interwencja Ospiny. Zobaczmy, Neymar, no musisz się rozpędzić tutaj, Neymar, schodzi jednak do środka, jest Dybala, Dybala z daleka, Dybala, to jest niesamowita bramka, Paulo Dybali, to jest chyba jego pierwsza dobra akcja ogólnie w trzech meczach w drafcie i od razu robi coś takiego. Paulo Dybala, cóż za bramka, no fenomenalne uderzenie z daleka, bez szans tutaj Ospina i ta bramka, śmiem to z pełną świadomością teraz powiedzieć, wprowadza nas do finału tego draftu. No za to musi być łapka w górę, bo to jest fenomenalna bramka Dybali, która tak jak mówię, wprowadza nas do finału. Co tu więcej dodawać? Jesteśmy w finale po raz drugi z rzędu w tej serii. Za to tak jak mówię, kciuk w górę się należy. A tymczasem trzymajcie kciuki, tutaj macie jeszcze statystyki przed tym finałem, bo tym razem trzeba wygrać. Także przed nami finał, a w finale trafiamy na w całości skład z Premier League z Walcottem na ataku. Dobry, mocny, solidny skład, no i cóż, trzymajcie kciuki. Messi, ależ tutaj było przy nim rywali, a i tak sobie Argentyńczyk poradził i dalej przy piłce jest Leo Messi. To jest zawodnik tego draftu, piłka do Neymara. Neymar, nie ma bramki, ale jest dobitka Dybali. 14 minuta, prowadzimy w tym finale. Cała zasługa i tak Messiego, ja to będę powtarzał w nieskończoność. Messi jest piłkarzem tego draftu i po prostu go w każdym drafcie wybierać trzeba, bo robi różnicę. Thiago bardzo dobrze teraz do Dybali. Dybala fenomenalnie przyjął tę piłkę, co daje nam szansę. Kto wie, może na drugą bramkę. Neymar z pierwszej piłki broni Karius. Słuchajcie, koniec pierwszej połowy. Jak widzicie, przeciwnik nie oddał jeszcze ani jednego celnego strzału, ale to niewiele zmienia, bo prowadzimy tylko 1-0. Trzeba tę przewagę powiększyć, jeśli myślimy o wygraniu tego finału. No i chyba Pogba tutaj idealnie teraz będzie nam pasował do środka pola, także Paul, pokaż na co się stać, utrzymajmy albo podwyższmy to prowadzenie. I zobaczmy, Paul Pogba, no może teraz Paul Pogba jakąś piłeczkę tutaj do Dybali zagra, właśnie taką jak ta Paulo Dybala, to musi być 2-0, Dybala i mamy 2-0, fenomenalne podanie od Pogby, zakończone bardzo dobrym rajdem Dybali. No i mamy dwie bramki przewagi, no i o to chodziło. Neymar, nie ma spalonego, Dybala, Dybala, fenomenalnie to zrobił, czy to będzie hat-trick w wielkim finale Paulo Dybali? Dybala, 3-0, zaczął grać od 90 minuty w poprzednim spotkaniu, no i jak zaczął grać, tak gra dalej, hat-trick w wielkim finale napastnika Juventusu. Słuchajcie, tak, to staje się faktem, wygrywam swojego pierwszego drafta na tym koncie, bo swojego pierwszego drafta na głównym koncie też wygrałem, także jak na razie 3 drafty z mojej strony, 3 razy doszedłem do finału, 2 razy ten finał wygrałem, na tym koncie to oczywiście jest pierwsze zwycięstwo, natomiast słuchajcie, no za to musi być kciuk w górę, bo rozpoczęcie tej serii jest fenomenalne, zobaczcie na statystykę, jak zmiażdżyliśmy tego typa w finale, a przed nami jeszcze nie koniec emocji, bo przed nami paczki, a za zwycięstwo w tegorocznym drafcie dostaniemy
Zobaczmy co, czy to się otworzy. Troszkę mamy opóźnienia, ale paczka się otwiera. Mamy mega paczkę oraz złotą paczkę zawodników premium. Także jeśli się nie mylę, to jest paczka za... To jest słaba nagroda. To jest bardzo słaba nagroda. Że otwórzmy sobie tą paczkę złotą zawodników premium. Zobaczmy, co tutaj nam wyleci. No nic dobrego tutaj raczej nie będzie. Lewe skrzydło, Roma, El Shaarawy. No dobra, cofam to, co mówiłem, bo El Shaarawy to jest dobry traf. Zobaczymy, po ile chodzi tutaj zawodnik. Zawodnik oczywiście Romy. W sumie ta paczka w sumie taka zła nie jest. No z 8000 dostaniemy. Oczywiście ja wszystko wysyłam na listę transferową. A następnie wszystko posprzedaję już za odcinkiem i pokażę wam rezultaty w następnym odcinku. Także to leci na listę transferową. A przed nami ta teoretycznie lepsza paczka. Ale ja myślałem, że to będzie paczka za 50000. A to jest jednak paczka po prostu mega, w której są 30 kart, 26 złotych, 18 rzadkich. Ale no może być tak, że trafimy tylko dwóch piłkarzy w tej paczce. Także to nie jest jakieś mega paczuszka. Ale tak czy jak otwórzmy ją, koniec gadania z mojej strony. Może jakiś pierwszy walkout. Będzie dobrze, napastnik Liverpool, Origi, 78 overall, no nie jest dobrze, bo to jest słaba karta jak na taką paczkę, natomiast na pewno ta karta nam się sprzeda, do tego mamy jeszcze m.in. Musonde, no i kilku naprawdę ciekawych tutaj zawodników, także jedno jest pewne, koło 15000 myślę z tego draftu znowu wyciągniemy, także narzekać nie zamierzam. I oby tak dalej. Także podsumowując ten drugi odcinek, wygraliśmy drafta, daje nam to w tym momencie bilans 7-1, 25 bramek strzelonych, średnia mecz to 3, także naprawdę wysoka, straciliśmy tylko tych bramek 10. No i na razie naprawdę ta seria rozpoczyna się fenomenalnie, także jeśli tylko ten odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę, a ja widzę się już, mam nadzieję, z wami przy kolejnym materiale z FIFA 17. Kto wie, może to będzie znowu właśnie trzeci odcinek, tym razem za hype draftów balu. Pamiętajcie o łapce w górę. Generalnie, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zrób to też w momencie, a tymczasem ja już się definitywnie z wami żegnam. Mówi Goldzory. Na razie.